kresowych wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych dworków i chat. Myśmy wciąż do niepodległej szli, szli z uporem ponad 200 lat. Wydłużyli drogę carscy kaci, przez Syberię wiódł najkrótszy szlak. I w Kajdana szli konfederaci. O Panie, któryś jest na niebie, wyciągnij sprawiedliwą dzisiejszego spotkania jest parę minut poświęcone poezji sybirackiej, bo muzyka muzyką, ale dusza słowa musi wypowiedzieć też. W związku z tym prosimy o na scenę panią Krystynę Bronowską, panią Marię Lipowiec-Kępkową i pana Michała Kępkę. Przygotowała tą poezję pani Maria Berit-Gabalewicz. Serdecznie zapraszamy. Proszę Państwa, to jest fragment programu, który był prezentowany 4 lata temu podczas pierwszego spotkania, takiego jak dzisiaj. Tak jak powiedział pan prezes, program był przygotowany przez panią Marię Berit-Gabalewicz, która niestety nie może być dzisiaj tu z nami ze względu na stan jej zdrowia. Ta prezentacja będzie bardzo krótka, to będą tylko 3 utwory poetyckie nawiązujące do przeżyć ludzi, którzy przeszli przez Syberię. Pierwszym utworem jest wiersz Jest w Polsce jedna droga, który napisany jest przez Kazimierza Wierzyńskiego, a nawiązuje do trwających od ponad 100 lat zsyłek Polaków na Syberię.
Kazimierz Wierzyński, jest jedna droga, czyta Maria Lipowiec-Kępkowa. Jest w Polsce jedna droga, od lat wyjeżdżona. Na wschód północny wiedzie, znana od stuleci. Za mężem w noc porwanym płakała tam żona. I od matki oddarte ginęły tam dzieci. Myśleliśmy, czas minął. Ziemia każdym latem zna dniem naniosła czary i z łąk margerytki. Któż by śniąc nad Świtezią zatrzymał się na tym, że kiedyś tędy mknęły na Sybir kibitki. O poro złud okrutnych, żałobna rachubo, po której się to samo powtarza, to samo, że lata są wygnaniem, dzień każdy jest zgubą, a w nocy słychać salwy za więzienną bramą. Co teraz nas ocali, z obczyzny sprowadzi i nad Niemen domowy, nad Świteś powróci? Na jakie mamy słowo podnosić się, bladzi? I na jakie rozbijać te mury zakuci? Ach, jest to słowo, słyszysz? W ślad za nami leci i wiarę nam umacnia nad wszelką zawiłość. Jest w Polsce jedna droga, znana od stuleci, którędy wolność wraca z wszystkich wygnań. Miłość. Jest w Polsce jedna droga, gdzie prędzej czy później z cierpień moc taka wyjdzie, że Boga zadziwi. Powracają ojcowie, umarli podróżni. Budzą synów i walczą. Polegli i żywi. Następny wiersz nosi tytuł, dziękuję bardzo, Szli, tak jak słyszeliśmy to w Marszu Sybiraku wielokrotnie mówione. Został on napisany przez poetę Feliksa Konarskiego, który pisał również teksty piosenek pod pseudonimem Refren. On przeszedł cały szlak z armią Andersa i jest autorem słów pieśni Czerwone Maki. Feliks Konarski, Szli, czyta Michał Kępka. Szli, z twarzami szarymi jak popiół, z oczyma zapatrzonymi w przyszłość. Każdy z nich bólem się opił, każdy cierpieniem nakarmił. Szli do armii z nogami owiniętymi w szmaty, pod niejednym ugięły się kolana. Niejednemu zdrętwiały gnaty i zęby szczękały z mrozu w zawszonych łachmanach. Szli. Z odległych kołchozów, zatłoczonych ponurych miast, nie widząc słońca i gwiazd, nie słysząc wichru złośliwego wycia, zmęczeni, głodni, bez życia, ale uparci, ale wierzący w prawość tej, której na imię
Polska szli do wojska jeden za drugim. Jeden za drugim szeregiem niekończącym się długim, jak godziny męczarni, które za nimi zostały. Szli do armii. Stłoczyli się przed budynkiem białym, jak stado spożonych zwierząt, a każdy drżący jak liść. Czy mu uwierzą, że chce iść, że chce walczyć choćby z samym czartem? To nic, że gnębi go cynga, to nic, że płuca ma zżarte, ale zginąć potrafi, gdy trzeba. A jednocześnie usta pobladłe szepcą: może pan ma kawałek chleba, już 3 dni nic nie jadłem. Suchy, niemilknący kaszel i nagle okrzyk: patrzcie, wojsko nasze! Przemknął za drzwiami zielony mundur, tłum zakołysał się, stłoczył, zabłysły zazdrością oczy, jak wargi, już nie proszą o chleb. Promień słońca nad głowami wystrzelił. Cisza. I w ciszy stłumiony szept: Boże, żeby mnie tylko wysieli. Ostatni utwór to wiersz modlitwa napisany przez Beatę Bertyńską. Była ona lwowianką. Została aresztowana w 1942 roku przez NKWD i przeszła przez wiele sowieckich więzień, zanim trafiła do workuckiego łagru. Przeżycia tego czasu znalazły odbicie w jej wierszach, takich jak Cela, W bydlęcym wagonie, Tajga, czy właśnie Suplikacje, które za chwilę usłyszymy. W 1942 roku wstąpiła do armii Andersa i służyła w randze porucznika w dziale oświaty II Korpusu. Jako pierwsza już w 1946 roku opisała sowieckie łagry w książce W domu niewoli. To było 3 lata wcześniej niż Na nieludzkiej ziemi napisał Józef Czapski. Beata Obertyńska, Suplikacje, czyta Krystyna Wronowska. Od głodu, od pochodów, od deszczu, od wszy, od powietrza na wichrze, od wskres pustego twarzą, od ognia, kiedy nocą odejść ci go każą. Od tajki, co do kolan moczarem namaka. Od urwanej podeszwy, od skradzionego chlebaka. Wybaw nas, Panie. Od tundry twarzą w niebo leżącej nam znak. Od zmory białych nocy, od komarzych mułak. Od nagłych, a niespodzianych wymarszów ponocnych, od świtów ołowianych i zmroków popielnych. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, wybaw nas, Panie. My grzeszni, my zmęczeni, my obszarom wydani, my zamarłej przestrzeni na żerżywcem rzuceni, my wyjęci spod prawa, z człowieczeństwa wyzuci, my deptani jak trawa, zaganiani i szczuci, my nędzarze zawszeni, my co głód nas ogłupia, my rzesza bezimienna, do dna krzywdą otruta, my biedni, my odarci, my aż śmieszni chwilami, my pocieszni, my grzeszni. Ciebie, Boga, błagamy,
coś jest wierny i żywy, jeden i niepodzielny. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Przez ostatnią, pośmiertną Syna Twego ranę, przez Jego krew i mękę. Amen. 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 Nasi kochani Sybiracy, drodzy Państwo, mam zaszczyt poprosić Jego Ekscelencję Ambasadora Rzeczypospolitej razem z komandorem i z wszystkimi pracownikami ambasady i nasze duchowieństwo. Jeśli pozwolicie, mamy symboliczny bukiet kwiatów, który chcielibyśmy przekazać naszym Sybirakom. I oczywiście, jak widzicie, mój dzisiejszy motyw mieć wspólne rodzinne zdjęcie. Zapraszamy tutaj wszystkich tych, a Pana Ekscelencję poproszę o wręczenie kwiatów. Proszę Państwa, to będzie koniec naszej oficjalnej części, ale jeśli będziecie tacy dobrzy, to chciałbym prosić Was o kontynuowanie rozmów z Sybirakami. Szli, nie szli, nie pogadali, aż lub nad Wisłą, na Roman, na Bóg.
urzędów i kamienic i chat. Myśmy znów do niepodległej szli, jak za moru sprzed 20 lat. Bo od września, od 17, dłuższą drogą znów szedł każdy z nas. Przez lud spod bieguna północnego, przez Łubiankę, przez katyński las. Na nieludzkiej ziemi znów od polskich krat wyznaczyły bezimienne krzyże. Nie zatrzymał nas czerwony krat, bo przed nami Polska coraz bliżej. A myśmy szli i szli dziesiątkowani, zdradą pragnął nas podzielić bór. I przez ludową przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę na czym wrócić bór. A myśmy szli i szli dziesiątkowani, zdradą pragnął nas podzielić bór. I przez ludową przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę. Szli i szli niepokonani, aż lub nad Wisłą narował nam Bóg. A myśmy szli i szli dziesiątkowani, przez stajkę stępy plątaniną dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, aż lub nad Wisłą narował nam Bóg. Kresowych, wschodnich osad i wsi, szkół, urzędów i kamienic i chat. Myśmy znów do niepodległej szli, jak za moru sprzed 20 lat. Bo od września, od 17, dłuższą drogą znów szedł każdy z nas. Przez lud spod bieguna północnego, przez Łubiankę, przez katyński